otworzą. Ciężko na to trafić. Tutejsze rośliny nigdy nie przestają rosnąć. Tyle głupoków powinno wystarczyć, by zapewnić ośmionogowi niewyczerpany zapas amunicji. Jest zaskoczony, że puchciomętniak był w stanie wstrzymać oddech na tak długo. To kolejny dowód na zmiany ewolucyjne, wywołane skażeniem przez toksanol. Nieniepokojony przez nikogo puchciomętniak mógł swobodnie podgryzać korzeń drzewa pod powierzchnią fali. Oznacza to, że północno-zachodni korzeń został nadwyrężony dużo bardziej niż pozostałe. Ma pewność, że jest jeszcze sporo czasu, by stawić czoła puchciowi mętniakowi. Martwi się jednak, czy świat przetrwa dostatecznie długo, nawet jeśli uda ci się powstrzymać światożerców. Thank you.
Nie czas, by oglądać się za siebie. Skup się na tym, co przed tobą.
Ten był ostatni. Udało ci się przypieczętować los plemienia i drzewa. Pora to zakończyć. Twoim życiem kieruje przeznaczenie, które poprowadzi cię aż do przedawnionego. Nigdy nikomu nie mówił, co będzie dalej, jednak jest pewne, że ty jesteś tego częścią. Bez względu na wszystko musisz zachować wierność sobie i szanować innych. Stajesz się naszą dumą, światłem przewodnim tego plemienia. Pora ostatni raz wrócić do drzewa. No dalej, łap go! Słyszał, że udało ci się odkryć i aktywować ostatnią arkę. Wspaniale. Jest pewien, że to słowo dobrze ją opisuje. Wyobraź sobie, ile świata jeszcze zobaczysz dzięki arce, zwłaszcza, że nie nastąpi jego koniec. Dzielnie walczysz o ten świat. Możesz czuć dumę, niezależnie od tego, co się stanie. Zastanawia się, czy w twojej arce są jakieś wolne miejsca dla współtowarzyszy. Tutaj mamy okazję pomóc komuś, kto jest ci bliski. W arce czeka miejsce, które możesz komuś zaoferować jako wyraz uznania. Co? Nie potrzebujesz nikogo poza sobą. No i mną rzecz jasna, ale ja jestem częścią ciebie, więc to się nie liczy. Jeśli wolisz się śpieszyć, nie potrzebujesz towarzystwa. Jeśli jednak chcesz zajść daleko, lepiej iść wspólnie. Jedyne, co uniemożliwia nam szybkie ruszenie dalej, to mrok. Zdajesz sobie sprawę, że mnie potrzebujesz, nawet jeśli nie lubisz mojego towarzystwa. Uzupełniam cię. Chyba w końcu możemy się zgodzić. Lepiej być samotnym niż w złym towarzystwie. Najlepiej jednak samemu stanowić dobre towarzystwo. Niemal za nie mówił. Jest szczęśliwy, że dołączy do ciebie w podróży. Podbije niebo i cały wszechświat. Zium wie, że pewnie jest po staremu, ale i tak lubi z tobą pogadać. Mówi, że będziesz mile widzianym gościem.
Można się tu nabawić, Pietra. Tamukgabamuktab. Przedawnione mówi, że znaki zwiastujące koniec świata widoczne są wszędzie. Natura przygotowuje się na odwet. Nadciąga dzień sądu, a ty masz miejsce w pierwszym rzędzie. Czuję, że zbliżasz się do kresu. Jeśli wciąż nie wiesz, która z poznanych przez ciebie dobrych, podobnych tobie istot powinna znaleźć się w arce, pora zdecydować. Wykorzystaj ostatnią szansę i dopilnuj, by na dobre powstrzymać Lupa Lupina. Drzewo wyrównało swoje porachunki, jednak ty wciąż masz sporo do zrobienia. Mówi, że musisz stanąć oko w oko z Lupa Lupinem po raz ostatni. Cieszy się, że może ci pomóc. Rozumie, że masz swoje sprawy. Thank you.
strasznie dziś jasno. Sifu także pragnie zemsty. Nie zapomniał występków Lupa Lupina, jednak chce także powstrzymać go przed zaatakowaniem jego plemienia. To, że świat zapewne przetrwa, nie znaczy, że on też musi. Liczy, że się zgodzisz, nawet jeśli będzie to wbrew twojej dobrej naturze. W świecie budowanym przez plemię Miriadów nie ma miejsca na drapieżników. Wie jednak, że to twoja walka. Poradzisz sobie. Lupa Lupina ograniczał jego własny strach, nie korzenie drzewa życia. On go po prostu zmienił. Masz okazję, by stanąć z boku i pozwolić plemieniu się tym zająć.
gotów wkroczyć do akcji. Czy szala zwycięstwa przechyli się na waszą stronę? Twój przyjaciel. Wraz z nim ginie część ciebie. Możesz ocalić Sifu, wystawiając się na atak. Działaj! Fale uderzeniowe są efektem rozpadającego się świata. To nie jest przepowiednia. Nie mówię ci o twej przyszłości. To ty ją kształtujesz. Oto ohydny pokaz mocy.
więcej robi, tym silniejszy się staje. Musisz zapamiętać, kto jest prawdziwym wrogiem i przestać grać w jego grę.
Więc tak to się kończy. Drapieżnik i sam świat cierpią, jednak dzięki temu wiadomo, że wciąż żyją. Mamy tutaj prosty wybór pomiędzy życiem a śmiercią, którego możesz dokonać wyłącznie ty. Jeśli wciąż będziesz dokonywać złych wyborów i popełniać błędy, nigdy się to nie skończy. Łatwo podjąć dobrą decyzję, gdy ma się tylko jedną możliwość do wyboru. Jedynym błędem jesteś tutaj ty. Moim błędem było dopuszczenie cię do głosu. Nie mam wątpliwości, że świat byłby lepszy, gdyby ci ten głos odebrać. Nie wygrywa się dyskusji, przekonując siebie do własnych racji. Ostatecznie zapamiętamy nie słowa naszych wrogów, tylko milczenie przyjaciół. Słabi nie potrafią wybaczać. To domena silnych. Nie wszystko opiera się na życiu i śmierci. To najlepszy moment, by przyjąć pomoc. Zastanawiasz się czasem, jak potoczyłoby się twoje życie w przypadku dokonania innych wyborów? Pójść w lewo zamiast w prawo? Powiedzieć tak zamiast nie? Udało ci się kroczyć po łączącej przetrwanie z katastrofą cienkiej linii i utrzymać równowagę? To dzięki tobie drzewo życia i cały świat dostały jeszcze jedną szansę. Wystarczyło, że nosisz światłość w świecie pełnym mroku i udało ci się zmienić coś w miejscu, w którym potrzebna była zmiana. Twój sojusz z miriadami oparty był na zrozumieniu pojęcia wyższego dobra i kodeksie honorowym. Jednak światłość i mrok reprezentują polaryzację życia. Jedno nie może istnieć bez drugiego. To nie koniec. Samo przebywanie w pobliżu natury, gdy będzie ona goić rany, pozwoli i nam zregenerować siły. Natura pokaże, jak przetrwać. Pozwól więc, by prowadziło cię sumienie, a wszystko inne przyjdzie samo. Zgodnie z przepowiednią, wybrano cię do zniszczenia okowów tego świata. Nie brakuje ci towarzystwa. Udało ci się zapełnić arkę i ci, którzy współdzielą twoje poglądy oraz zyskali twoje zaufanie, będą ci towarzyszyć w podróży. Czy istnieje gdzieś lepszy od tego świat, który byłby odpowiednim domem dla zagubionych w swej świetlistej naturze? Tak czy inaczej, twoja opowieść pozostanie zapisana, by ci, którzy przyjdą po tobie, wiedzieli, że udało ci się zachować swoją świetlistą naturę i ocalić świat. Skoro już po wszystkim, okazuje się, że to dość niezwykły finał. Co może być lepsze niż zakończenie opowieści w odpowiedni sposób? Zakończenie jej po twojemu i początek czegoś nowego.